Bracia Wybuchy prezentują najlepsze motovlogi. Ty jesteś od Mańka? Wywiady i znani goście. Jedziesz Relacje z wyścigu. Track day. Popisy na szosie. Proszę, subskrybujcie nas. Dzień dobry. Jedziemy do Lumis się karnąć, ale chciałem na początku powiedzieć taką anegdotkę szybko związaną z tłumikiem. Ja wiem, że ja sobie często robię jaja, ale ta historyjka, co teraz powiem, to naprawdę się wydarzyła. Także czasami będą też prawdziwe informacje. Także 100 lat temu, dawno temu się wybierałem z kolegą na tor. Na torze są limity głośności. Chodzi o to, że jeśli motocykl będzie zbyt głośny, to nie zostanie dopuszczony do jazdy. Oni tam mają swój sprzęt, oni to tam mierzą. I ja z tym kolegą kupiliśmy sobie takie tanie urządzonko, żeby się mniej więcej zorientować, jak u nas to wygląda. No i się okazało, że ten mój tłumik jest tak na granicy, czyli było pewne ryzyko. Jak tam pojadę, że mnie nie dopuszczą, nie będę mógł jeździć. I było już trochę zbyt późno, żebym ja zamówił sobie z internetu DB Killer do tego tłumika, bo są, można kupić. Ale on by mi nie zdążył przyjść już przed tym wyjazdem na tor. I tak zaczęliśmy z tym kolegą kombinować, czy domowymi sposobami da radę zakombinować jakiś DB Killer. I ja patrzę, a ten kolega przychodzi z puszką po paprykarzu. To chyba on to zresztą wymyślił. I tak naprawdę... Co? To chyba ze Szczecina musiał być kolega. No może, nie wiem skąd on był, może ze Szczecina, ale wystarczyło wyciąć dęko od paprykarza i ono idealnie tutaj średnica pasowała i tu później wystarczyło wywiercić tylko dziurki tutaj, jak te śruby są. Założyliśmy tą blaszkę do dęko od paprykarza, przykręciliśmy i później tylko tutaj jeszcze sitko takie, ponawiercaliśmy dziury, nie? Że było takie sitko po tym paprykarzu i rzeczywiście to obniżyło trochę parę tam decybeli, także ostatecznie mogłem pojeździć, przeszedł ten tłumik, ten test na hałas, na głośność, także wszystko się udało. Także jeśli byście mieli jakieś puszki po paprykarzu czy mielonkę jakąś, to nie wyrzucajcie, bo ja zbieram, nie? No, a dlaczego ja o tym mówię? Bo dzisiaj chcę zrobić, dlaczego o tłumiku zacząłem, bo jedziemy dzisiaj się przejechać i ja chcę na próbę zrobić, żeby chwila filmiku była taka, że będzie tylko dźwięk motocykla. W sensie, że ja będę jechał, nie będzie żadnej głupiej gadki, tylko będzie sobie można posłuchać motocykla. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to jakoś będzie fajnie, to już w przyszłym sezonie chyba zrobimy może więcej takich filmików i z Ducati też. Także zobaczymy. Dobra, Ale to było dęko od tej puszki, czy to było sitko? Czy ta nakrętka z dziurkami? Udusił współwięźnia na stołówce solniczką. Znaczy nakrętką, sitkiem. To znaczy sitkiem czy solniczką? Dękiem. Znaczy no nakrętką z dziurkami. To Maciek, jak coś, to ja przejmuję władzę od teraz nad tym filmikiem, dobra? Bo jak ty byś go prowadził, to znowu by wyszły jakieś spiskowe teorie, albo jakieś jajka, albo coś takiego. Także koniec z durnymi filmikami. Będzie normalne intro, te takie... Znaczy ono też nie jest normalne, ale... No wiesz, ludzie to chcą oglądać bardziej coś, żeby coś się działo Ducati, żeby było na pierwszym planie, a nie jakieś rozpaćkane pomidory, wiesz. O. Albo w te, albo we w te. A, właśnie, bo to też jest tak jakby ciąg dalszy tego filmiku, co wtedy kapcia złapałem, bo ja wtedy do Lumis zjechałem, ale niestety złapałem kapcia, musiałem wracać. Także dzisiaj w końcu się uda, może tam dojechać. Kurwa, ile sprzętu.
jedyneczka. Makam zno. Tu nawet nie jadę tam, gdzie kapcia złapałem, tylko tu się zatrzymam. O, tutaj, bo tam dalej to kurwa jest lipa. Okay. O, jak nagrywają. Tu nagrywaj, dziewczyno, co tam jakieś gówna nagrywasz? Tu masz Ducati eleganckie, tu! Kurwa, jakie kapcia ma, ja pierniczę, ty. Nie, że szerokiego. Ja pierdolę, ale mój jest piękny. Jeszcze tak w słońcu. Błyszczy się. Moje Ducati, błyszczy się, bo mam ten fame. Thank you.
Do toalety idę, ale... To jest jakiś żart. Niby Ducati, fajny motocykl, no ale kurde. To jest męska toaleta, a to ewentualnie przed damską, można takie coś dać, ale męska? Race Pro. Zawsze on mi się podobał i jak kiedyś już nie będzie mi się chciało jeździć sportowym motocyklem, to kupię sobie coś takiego. Zajebisty. Masakra. Ale póki co jeszcze, to będę sobie jechał tym tu oto Ducati. Nie, nie będzie palne, tylko nagrać, jak to odpalać. A tu można przez stację przejechać? To można, ty. Ty, no wychodzi, że można. Bez kitu, ty. No, kamery. On daje ten. No, wiem, ale nie wiem, w którą stronę ta kamera była. Zaraz tą w ogóle na pomocy zjedzie, ty. Ona była w tą stronę była. No ja wiem, to debil jakiś. Boże, to następny jakiś, to wariaci są, no kurwa. Co ty robisz, człowiek? Ale ja tego typa nie rozumiem, przecież jest pusta droga. Przecież kurwa mogę go wyprzedzić tym pasem obok, na chuj on zjeżdża. Tak jak, nie wiem, w jakimś korku to se można zjeżdżać, a nie jak ja mam tu miejsca tyle, to wiesz. Patrz, ostro. Ty, balon jakiś, widzisz? Ostro, kurwa. Może to jacyś te lecą balonem, żeby sprawdzić, czy ziemia jest płaska. Tędy jakoś fajniej jednak, tam jakby gdzieś może nie zjeżdżać tu na autostradę, tylko jechać, ale to już innym razem. Ale co pączki, to nie mam pytań, musiałem nagrać coś pięknego. Mam nadzieję, że tym razem ciemno nie będzie. Nie wiem, może po lewej jedziemy, bo oni kurwa, nie wiem, ci samochodziarze, oni kurwa, no, nie walą w chuja coś, nie? No, w sensie, no, nie rzuci do przodu, bo widzisz, ten gość po prawej już w chuja wali ile czasu, nie? Ostatnio, jak tu byliśmy, to właśnie polecałem, że jest napój, nawet Blast Brothers. Tu się można kupić, ale jednak doszedłem do wniosku, że tu jest za dużo chemii i lepiej zdecydowanie polecam wodę. I jeszcze, żeby takim akcentem zakończyć, to wam coś pokażę. O, zasłonię. Co jest Blast Brothers. Żeby to, że nie było, że jakieś podrabiańce, tylko oryginalni bracia wybuchy.